Państwa, wyczerpaliśmy punkt 4, przechodzimy do punktu 5. Informacja Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa na terenie 98. Oddam głos może tutaj pani naczelnik, kobieta w mundurze i o prezentację Straży Miejskiej, później Policji, później Policji. A później będą oczywiście, proszę Państwa, oczywiście nie będą pytania. A jeszcze pani pierwszy, oddajemy głos pani. Tam te miejsca, gdzie ludzie tam już bywają,
i będą zabiegane łącznie z tym, że czasami tam będziemy im herbatę. Pytamy, czy nie potrzebują pomocy w różnych sytuacjach, które przywozimy ich do ogrzewania miejskiej, bądź też tych, którzy są trzeźwi i oczekują takiej pomocy, przywozimy do przytulić. Współpracujemy z Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w zakresie właśnie wycinki drzew. Stowarzyszenia opieki nad zwierzętami. Bardzo często nam się zdarzają takie sytuacje. W tym roku nawet mieliśmy taką dosyć poważną sytuację, że strażnicy zostali także chudnego psa, który jest także innego psa. No i tutaj mam zgłoszenia mieszkańców z Wielicy Ustnej. W roku 2011-2012 no to jest 4937 zgłoszeń. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, na jedną dzielnicę, natomiast wydaje mi się, że to jest dużo, biorąc pod uwagę, że mamy tych dzielnic 3. A jak Państwo widzieli, strażników interwencyjnych mamy 20. Więc żeby to naprawdę każde zgłoszenie było zrealizowane i żeby to wszystko zrobić na miarę profesjonalnym poziomie, to naprawdę się musi rozkręcać. Najbliższymi zgłoszeniami interwencji jest dzielnicy ustnej, to są 2058, czyste porządne odpady 575, spożywania alkoholu 278, osoby nietrzeźwe, które gdzieś tam sobie leżą 276 i zakłócanie spokoju i aktywność na konto, czyli 294. I wykroczenia ujawnione przez strażników, czyli gdzie zdążyliśmy dojechać, tutaj jest spadek, to nie znaczy, że nie, bo dlatego, że na przykład tutaj nie są policzone wezwania, które później rozliczamy, bo czasami interwencje są zakończone wezwaniami bądź informacjami. Czasami tych informacji jest na przykład opisywane jak na osiedlach 50, wobec czego one tutaj statystyce jakby nam nie wyskakują. Ujawnione wykroczenia drogowe, tam jest jakaś liczba, która się kryje pod obrazkiem, ale zaczyna się od 2000. Spożywanie alkoholu 529 bodajże, jak ja widzę. Zaświetlamy 270 wykroczeń, to już ci sprawcy, którzy zostali się objęci lub karani. Utrzymanie czystości 78 wykroczeń. Nie trzeźwi odwiezieni do miejskiego centrum kontraktu zależnej lub do miejsca zamieszkania 129 osób z ulicy Ustnej i usunęliśmy 27 pojazdów nieużytkowanych i braczek. Tutaj tego nie zrobiliśmy, ale zrealizowamy i na koszt właściciela. Kontrolujemy oczywiście miejsca pokojowe dla osób niepełnosprawnych. I tutaj są właśnie te zadania wyprosą, nigdy nie chcemy się skryć od przejęcia. O, tutaj są właśnie te informacje podmiotowe, część kierujących, to jest 2187, więc sobie spokojnie można doliczyć do tego 4000 tej liczby, która była poprzednia, więc już od nami skończyło 6000, czyli więcej niż. I usunęliśmy 60, doprowadziliśmy do usunięcia 62 drzew, mękając oczywiście, prosząc właścicieli o to, żeby to usunęli. Kontrolujemy, jak wiadomo, kasy zabaw, to robimy na bieżąco, oczywiście na wiosnę, czy wszystko jest w porządku, czy tam nie ma jakichś technicznych usterek i czy jest wszystko. To, o czym była mowa, czyli kontrolujemy spalanie odpadów. Jak jest taka możliwość i potrzeba, oczywiście pobieramy próbki, które się przekazuje do Wydziału Kształtowania Środowiska i one są później badane. Zabezpieczamy imprezy, różne festyny. No i oczywiście teraz zaczyna się akcja zima, wobec którego będziemy mieli sprawdzać stan ciągów komunikacyjnych, to przede wszystkim strażnicy rejonowi będą działać na kluczach osiedlowych i sprawdzać. Mieliśmy kilka miesięcy pomiędzy awarii, bo to były strony właśnie o usunięcie i zabezpieczenie tych miejsc. No i tutaj wystąpiliśmy kilkadziesiąt razy o propozycję zmian i oznakowaniu i to współpracujemy w tym zakresie z HIT,
Witem, z Radą Dzielnicy, jak wiadomo, z udzielniami pytania, myślę, że będą już w się na końcu do wszystkich Państwa mundurowych. Teraz bym poprosił Panu Mechanę, policjantów, zarówno jedno, proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Tomasz Młynarczyk. Od blisko roku czasu mam zaszczyt kierować jednostką policji na Zamojskiego, komisariatem piątym. Jak Państwo sobie zdają sprawę, znaczy jak Państwo wiedzą, w Krakowie jest 8 komisariatów. Nasz piąty poza pierwszym komisariatem jest jeden z największych komisariatów krakowskich. Obejmujemy jeden z największych rejonów na terenie naszego kochanego miasta. W związku z powyższym roboty też jest dużo. Jednostka w tej chwili po reorganizacji, ponieważ została scentralizowana służba patrolowa i oddaliśmy 30 etatów na Siemilackie, były 352 etaty, 152 policjantów. Z tego ci, którzy Państwa najbardziej interesują, to znaczy policjanci mundurowi, to jest 24 policjantów służby patrolowej, ogniwa wywiadowo-patrolowego i mamy też 3 rewiry dzielnicowych. Każdy rewir liczy po 8 policjantów. Tutaj między innymi jest pan kierownik rewiru pierwszego, który praktycznie skupia swoją działalność w państwa dzielnicy. Ja nie dysponuję prezentacją multimedialną, natomiast pozwolę sobie odczytać dane na temat zdarzeń, które skupiły się w państwa rejonie w okresie od 1 stycznia do 31 października przez pryzmat kodeksu karnego. To są te najbardziej i najcięższe i najbardziej interesujące Państwa wydarzenia, więc odczytam skargi. Zabójstw na szczęście na naszym terenie od nowego roku nie było. Rozbojów odnotowaliśmy w tym roku 14. Na naszej dzielnicy bójek i pobić było 10. Przestępstw seksualnych było 6, uszkodzeń ciała było 7, dokonano 25 kradzieży pojazdów w naszym rejonie, włamania do pojazdów miały miejsce w 42 przypadkach, dokonano 30 uszkodzeń pojazdów, dokonano 20 włamań do mieszkań, do innych obiektów 35 włamań, skradziono jeden motocykl. W 14 przypadkach prowadzono czynności w stosunku do sprawcy uszkodzenia mienia. Ja mówię tylko o przestępstwach, wszystko przez pryzmat kodeksu karnego. Dokonano 220 kradzieży. Pozostałe przestępstwa, odnotowane jest 151. Pozostałe przestępstwa to są oszustwa internetowe, to są wnęcania, są wszelkiego rodzaju groźby, które powiedzmy w podstawowych kategoriach są ujęte na ostatnim miejscu i są sprawdzone do jednego worka. Ja pozwoliłem sobie przygotować tutaj taki wykaz najbardziej zagrożonych ulic w naszym rejonie z ilością przestępstw. Jest to wszystko spisane na kilkunastu kartkach. Nie będę tego Państwu czytał. Jeżeli Szanowna Rada sobie życzy, ja mogę to dokument do rządu zostawić. Nie spokojnie przeanalizować, więc i zostawię przestępstwa, i zostawię wykroczenia. Jeżeli chodzi o krótki komentarz do tego, co czytałem przed chwilą, jak zauważyliście Państwo, włamań do domów mamy niewiele, po 20, ale jest też dużo kradzieży. Kradzieży jest w stosunku do włamań o 200 więcej. Tak? Kradzieże też są notowane w domach, tylko sprawca nie pokonuje przeszkody, tylko wykorzystuje albo nieuwagę mieszkańców, albo używa różnego rodzaju porteli po to, żeby się dostać do Państwa domu. Czy to pod legendą, jak my to nazywamy, instalatora jakiegoś, czy to powiedzmy pod legendą o jakiejś kontroli. I w szczególności starszych ludzi w ten sposób omamiając, zagadując,
współpracownik, który z nim działa, okrada takie mieszkanie. Proszę Państwa, ja deklaruję ze swojej strony, że właśnie w kontekście kradzieży chciałbym w przyszłym roku, bo już ten rok będzie nas raczej na 13 dzielnicy będę coś takiego organizował, chciałbym zorganizować debatę społeczną, może nawet z wykorzystaniem tej sali, żeby porozmawiać z zainteresowanymi mieszkańcami Państwa dzielnicy na temat głównych zdarzeń kryminalnych, które w naszym terenie mają miejsce i w jaki sposób ludzi przestrzec przed tym, żeby nie dochodziło do zdarzeń i żeby nie kumulowało nam to negatywnych zjawisk, co społecznie jest źle postrzegane, prawda? Także deklaruję się, gdy tylko będzie taka możliwość, chciałbym nawiązać współpracę i zrobimy takie spotkanie. Wracając jeszcze do moich wywodów na temat zdarzeń. Plagą są rowery, proszę Państwa. Kradzieże rowerów. No i nasza dzielnica króluje. Utożsamiam się, prawda, w tej chwili z naszą dzielnicą, ale nasz rejon no, króluje tego typu zjawisk. Proszę Państwa, owszem, policja ma wpływ na to, żeby w jakiś sposób zapobiegać. Jednak, tak jak Państwo sami słyszeli, nas jest 24 plus 20 dzielnicowych, którzy wyjeżdżają na ulicy. Prawda? Oprócz tego wspomagają nas służby siemirackiego, częściowo koledzy z ruchu drogowego. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, skalę, modę, bo rowery są coraz wolniejsze, no ciężko nam upilnować, prawda, ten temat, a ludzie są niestety nietransportliwi, bo jeżeli ktoś dysponuje rowerem, który wart jest, dla mnie to jest możliwe duże pieniądze, 2000 zł, czy 3000 zł i na 8 godzin idąc do pracy, przypina go do znaku drogowego jakąś linką stalową, no to się nie zdziwi, że przejście czy krótko później ten rower nie ginie, prawda? Więc naszą rolą jest jakieś działanie, przewienie wśród społeczeństwa jakiegoś poczucia jakiegoś takiego odpowiedzialności za to swoje mienie, prawda? Bo ono kumuluje, później idzie w świat i to później wychodzi tak, że Kraków jest miastem złodziejstwa. No owszem, bo to jest duże miasto, jedno z największych miast w Polsce, więc te statystyki zawsze były i będą takie, jakie są. Proszę Państwa, drogie telefony, niefrasobliwość przy pozostawianiu sprzętu elektronicznego, takiego jak laptopy. Ludzie wychodzący, prawda, załatwiający sprawunki, zostawiają w samochodzie, wszystko na wierzchu. To kusi, stąd mamy wolania do samochodu. Stąd mamy kradzieże w środkach komunikacji miejskiej. Bardzo dużo zdarzeń jest właśnie skumulowanych w środkach komunikacji miejskiej, gdzie powiedzmy młody człowiek bawi się drogim urządzeniem elektronicznym. No i później jest zdziwienie, że go nie ma, prawda? A musimy podnosić świadomość społeczną, żeby te statystyki szły w górę. Skupiając się na wykroczeniach, drodzy Państwo, wiodące wykroczeniem, które nas dotyka, to jest artykuł 119 Kodeksu Wykroczeń, to jest ustawa niższej rangi, w sensie gradacji, jeżeli chodzi o czyn. 9 listopada wyszła nowela, gdzie powiedzmy kwotą progową jest kwota 400 zł, do której prawda dopisujemy wykroczenia, bo może 400 zł są już przestępstwa. Jest to jakiś taki powiedzmy zabieg, na którym ja się nie będę, dyskutował. Natomiast co nam kumuluje na naszym terenie liczbę zdarzeń. To są hipermarkety, które są na naszym terenie. Całodobowy Tesco, prawda? Mamy też Kauflanda bodajże. Społeczeństwo na potęgę kradę. To są drobne kradzieże. Gro ludzi kradnie, bo nie ma co jeść, ale gro ludzi kradnie, bo nie ma co pić. To są bezdomni, którzy zjeżdżają, zwłaszcza w okresie zimowym, do naszego pięknego miasta, bo tu są miejsca, gdzie mogą się przytulić, gdzie mogą przezimować. No i korzystają z takich marketów, żeby się jeszcze oprócz tego pod środkę rozgrzać, prawda? Tego jest mnóstwo. Szanowni Państwo, plagą są kradzieże paliwa. Stacja BP, stacja Shell, stacja Lotto na naszym terenie, one w setki. A co za tym idzie, kradzieży tablic rejestracyjnych.
Dlaczego policja nie wykrywa tych zdań? Wiadomo, w wizerunku nie możemy publikować. Natomiast pojazd, który legalnie podjeżdża, powiedzmy, grany ma tablicę, on ma tablicę kradzioną, prawda? I w 70-80% te sprawy są niewykryte. Nie wiem, dlaczego stacje paliwowe nie wzmacniają ochrony, bo szczególnie PIK, która ma największy wskaźnik kradzieży, dlaczego nie wzmacniają ochrony. Widocznie opłaca mi się do... Ja kiedyś rozmawiałem z kierownikiem, on powiedział, że firma ma mieć pozytywny PR, więc nie może wystawiać ochraniarzy, ponieważ on strasza tych klientów, wiesz, oni wliczają w to swoje straty, ponieważ i tak ten koncern suma sumarum w skali globalnej wychodzi na swoje, więc dalej będziemy mieć, powiedzmy, pod tym względem ten mnóstwo zdarzeń. Słusznie trzeba Państwu powiedzieć. Policja zajmuje się też uszkodzeniami mienia, słynne graffiti, prawda? A walki kibicowskie, kto jest ważniejszy, czy Krakowia, czy Wisła, czy tam jakieś inne, prawda? Generalnie to chodzi o kibicowskie walki, jeżeli chodzi o oskarżowanie swojej wiary i miłości do danego klubu mają swoje uzewnętrznienie na ścianach naszych domów, naszych plotów. Są to tematy też trudne. Niejednokrotnie stosujemy zasadzki, no ale stosujemy zasadzki w takim dużym i to jest szukanie liczby sobie siana. Także, proszę Państwa, no, musicie się z tym liczyć, że ważna jest też silność Was wszystkich. Postrzeganie tego zjawiska, jak też innych, globalnie, żebyśmy współpracowali razem ze sobą. Powiadamiajcie nas, wtedy nam będzie łatwiej podjąć niezwłocznie czynności, żeby tych spraw ująć. Bo niejednokrotnie zdarza się tak, że umiemy jakąś grupę, która działa na dużej skali, jeśli chodzi o rejon, wtedy się problem zanika. No nie będę się rozwodził, bo ja jestem pasjonatem policji od 23 lat, z godzinami opowiadam o tym, co dzieje. Jak będą jakieś pytania, postaram się, żeby Państwu odpowiedzieć, natomiast jeżeli Państwo sobie życzą, ja zostawię. Pomagam, żebyśmy poprosili, bo dla nas ewentualnie nie jest taka możliwość, żebyśmy pojeżdżali. To nie są tajne dokumenty. Czyli rozumiem, gazetek, dziennicę, tak, może Szymona, tylko tak. Ja tutaj troszeczkę wyszedłem przed szereg i przy wykroczeniach podawałem adres. Analizy, które my przeprowadzamy, dotyczą całości miasta, ale ja myślę, że Państwa dzielnica nie odbiega od tego, co dzieje się w całym mieście ze względu na ciągi komunikacyjne, główne ciągi komunikacyjne, które znajdują się na terenie tej dzielnicy. Powiem krótko, jest lepiej z roku na rok zdarzenia spadek. I tak mam przygotowaną analizę za 9 miesięcy, oczywiście mówię, to dotyczy całego Krakowa, ale spadek wypadków w stosunku do poprzedniego roku jest o 13%, jest o 120 wypadków, w tamtym roku było 877. Osób zabitych w tamtym roku w ciągu 9 miesięcy było 19, w tym roku jest 10. Automatycznie również jest spadek liczby rannych. Niestety mamy wzrost kolizji drogowych. Oczywiście te kolizje drogowe są zgłaszane, nie zgłaszane. Teraz coraz częściej ludzie zgłaszają też najwięcej tych zdarzeń też z odjazdem. Dotyczy właśnie to też na terenie tej dzielnicy, właśnie tam, gdzie są hipermarkety. Ludzie myślą, że są bezkarni. Nie jest tak do końca, ze względu na to, że każdy sklep ma monitoring, jesteśmy w stanie to sprawdzić, ustalić niejednokrotnie właśnie ten sprawca jest ustalony. Jeżeli chodzi o ciągi komunikacyjne, które przebiegają przez Państwa dzielnicę, tam gdzie jest największy ruch, tam jest największa liczba zdarzeń. Więcej samochodów przejeżdża, większe ryzyko powstania zdarzenia drogowego. Ten spadek oczywiście jest.
Nie będę mówił, że to jest nasza zasługa jako policji, bo tu dużo czynników na to wpływa. Lepsze pojazdy, lepsze drogi, chociażby wybudowana ulica Bobrzyńskiego, przebudowana Grota Robeckiego, separacja ruchu pieszych, samochodów i powstanie dróg rowerowych, to powoduje, że to bezpieczeństwo jest coraz lepsze. Policjantów ruchu drogowego, mogę dzisiaj się pochwalić, że w dniu dzisiejszym przyszło 17 nowych policjantów do Wydziału Ruchu Drogowego. W tej chwili etatowo Wydziału Ruchu Drogowego to jest 182 osoby, ale już wspomniałem, 17 osób teraz uzupełniło, na dzień dzisiejszy mamy jeden wolny wakat. Ale te osoby, które dzisiaj przyszły, tak naprawdę po przeszkoleniu trafią po szkołach, trafią do nas po około 8 miesiącach. Komendant główny przyjął taką zasadę, i to ma być spełnione w całej Polsce do końca roku, że 10% policjantów danego garnizonu mają stanowić policjanci ruchu drogowego. I tak do końca tego roku mamy mieć jeszcze uzupełnione 20 osób. Więc generalnie od 1 stycznia 2014 roku Wydział Ruchu powinien liczyć 202 policjantów. Zmiana, która też tak w informacji dwa lata temu już nastąpiła, nie prowadzimy żadnych spraw. Nie prowadzimy spraw o wykroczenia, nie prowadzimy spraw o wypadków drogowych. Zajmujemy się tylko pracą. Pracujemy właśnie nad bezpieczeństwem na drodze. Myślę, że z mojej strony to jest tyle. Jeżeli będą jakieś pytania, to oczywiście. Dziękuję bardzo. Teraz głos komendantowi. Jestem Markiewicz. To są naprawdę krótko, dlatego że prosiliście Państwo na denie jednostki ratowniczo-gaśniczej. W zasadzie się nie zmieniło. 71 strażaków, którzy pełnią służbę w systemie trzyzmianowym. 12 pojazdów, jeżeli chodzi o ten rok w miarę spokojny, wiosna, trochę podtopień, natomiast teren dzielnicy 8, na szczęście to minęło. To, co warto odnotować, to, że w ostatnich powodziach w wyniku Państwa zabiegów powstały dwa takie stanowiska przy wałach wyślanych do ustawienia tych pomp. Powiem tylko tyle, że Komenda Miejska Państwa Ekstraży Pożarnej w Krakowie w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o sprzęt do usuwania słupków powodzi, czyli pompy wysokiej wydajności, mocno się wzbogaciła po tym sprzęt. Także jakby jesteśmy lepiej przygotowani. No i jak mówię, wykonanie tych miejsc daje tam, też nam daje pewien komfort działania. Patrząc na dzielnicę 8, dzielnicę Tyniec, Koszcze, Bozów, jeżeli jest ta woda podniesiona, jeżeli jest ten stan zagrożenia powodziowego, no są jak najbardziej narażone na skutki powodzi. Pożarowo, bez jakichś fajerwerków, bez dużych pożarów, jeżeli chodzi o likwidację miejscowych zagrożeń, też bez, na tych szlakach komunikacyjnych, jak tu inspektor powiedział, bez dużych wypadków. Miejsce, które generuje nam zdarzenia, na którym prowadzimy działania ratownicze, to jest Zakrzówek, gdzie okresowo tam zdarzają się wypadki. Ostatnie dwa tygodnie to jest jedna próba samobójcza, na szczęście nieskuteczna. Mamy sobie tylko ten połamał nogi i żeśmy go tam ewakuowali z trudnego terenu. No, a jedna niestety próba okazała się skuteczna i pas po prostu się zabił. Z takich ciekawostek, które w tym roku nastąpiły, to jest otwarcie bezpiecznego domku na terenie jednostki, gdzie dla grup przedszkolnych i szkolnych prowadzimy profilaktykę, gdzie oni mogą właśnie na takim mieszkaniu typowym strażak pokazuje im te zagrożenia, które są właśnie związane z bezpieczeństwem, zagrożeniem pożarowym w ten sposób. Te dzieciaki się mają od czego, że zwiedzą jednostkę, zapoznają się z pracą strażaka, mają możliwość zapoznania przez strażaka właśnie z tymi zagrożeniami. Powiem w ten sposób, że ta świadomość w naszym społeczeństwie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ogóle, rośnie. W 2006 roku ustawodawca wpisał
rozporządzenie wymóg treningów ewakuacyjnych prowadzonych m.in. w szkołach i w placówkach, gdzie tych ludzi jest ponad 50, nie będących stałymi użytkownikami. I to jest zrobione. I o ile jeszcze w szkołach na samym początku było to robione na zasadzie takiej, że po prostu no, należy to zrobić i gdzieś tam odhaczyć, to w tym momencie no, już jakość przygotowania tych obiektów no, wzrasta, a życie uczy, że no, na co dzień się nic wielkiego nie dzieje, natomiast no, przychodzi jeden moment i nawet taka prosta rzecz jak wyjście bezpiecznego budynku okazuje się nieprosta. Wspierają nas, no, zresztą to gdybym powiedział druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej tutaj na terenie Kostrza i Styńca. Wiem, że druhowie z Kostrza przygotowali prezentację prezentującą ich jednostkę. Także ja pozostaję do Państwa dyspozycji w sferze pytań, oddaję głos. Dziękuję bardzo i Andrzej Stryszowski, jestem prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej. Ja też króciutko tylko dwa słówka, bo nasz druh tutaj zarazem radny Łukasz krótką prezentację prosiłem, żeby się przedstawił. Proszę, nie udanie, właśnie na samym upomnieniu. Proszę Państwa, no, jednostka w Kostrzu liczy już 85 lat, w tym roku pewnie mini jubileusz. Będziemy w miarę krótko, krótkie dane, działamy na zasadzie stowarzyszenia, zarejestrowani ze wszystkimi aktami prawnymi, także no, są tutaj wymogi organizacyjne. Jesteśmy też przyczyni w piątku od Straży Pożarnej. Także woda nasz podstawowy sprzęt, czyli samochód tutaj Leko, tak, samochód lekki, wszystkie pytania na pozycji, mały ze sprzętu, mnóstwo, że tutaj nazywamy naszego pierwszego pojazdu. I drugi samochód to jest ciężki, który praktycznie no, dostarcza wodę do wyjazdu. No są to auta dwuosobowe małe, tak? I Leko małe to małe i pięć osób tylko mieści, a Magiu trzy osoby, czyli jednorazowo możemy wyjechać osiem strażaków do akcji, a możliwości mamy dużo większe, o czym będzie zaśmigać. Co głównie robimy, tak? Jeżeli chodzi o akcje pożary, tak, tutaj czy to traf, czy domu, a tutaj nawet tak powiem, że w niedzielę mieliśmy wspólną akcję właśnie z Jodergiem Kwaska, Wina i Dyniec, to była stodoła w Skotnikach, także też jeździmy po całej dzielnicy. Akcje powodziowe, wiadomo tutaj Pan Brygadier powiedział, bardzo nas czekają te wody. To jest akurat kilka zdjęcia z 2010 roku. Tu w lewym dolnym rogu to tutaj troszeczkę jest, od razu powiem, wspólna akcja też jest pod Konstyńca, dlatego że wyszli nam pan, a proszę, no Krzysiu, marnie to działa. To było takie, tutaj też, szanowni Państwo, bo to pojawiało się kiedyś nawet na sesjach, czy na pewno na Komisji Infrastruktury. To zdjęcie w lewym dolnym rogu to jest wał tutaj przy ulicy Promowej, który zaczął przeciekać na 2010 roku. To było duże siły skierowane, to jest taki pierwszy rzut, później była cała brygada, która przyjechała ze szkoły aspirantów, no ponad 100 osób, które władowało. Dla ciekawostki powiem, że jak to może miesiąc powiedział lepiej, NGW stwierdza, że nie ma tam żadnego niebezpieczeństwa przeciwpowodziowego, tak? Że wał jest w dobrym stanie. Zawsze ja tu z kolegą, tu wejdę ten mówię z kolegą Sławkiem, byliśmy na sesji, na Komisji Rady Miasta. I w sumie jestem sposób tam, pan z zarządzania kryzysowego, w ogóle z zarządu, jest robiony, jakby powiedzieć, taki wstępny projekt modernizacji tego odcinka wału. Nie widać, że do dzielnicy nie ma przyjść odpowiedź, kiedy, czy to nie, jak na razie, to nie ma takiej odpowiedzi. Ale to, co ty powiedziałeś, myśmy to zgłosili, że wtedy przeciekał, mówili, że nie wiedzą, co to ja jest zrobiony zbroje, że nie ma pieniędzy, jak będą pieniądze, to wtedy będzie zrobione. Bo z tego, co żeby jeszcze wejść dalej, to wał od ojców Benedyktynów do swojej kabiny został 2 lata temu jakby zmodernizowany. No i brawo, czyli jest taki dobry stan.
Coraz częściej zostajemy dysponowani do wypadków samochodowych. Wiadomo, mamy tutaj kontrol nadowy, który przy zjeździe wydarzyły różne wypadki. Mamy zdarzenie z torbem motocyklem, dość poważnie wyglądało na przykład, bo płonący samochód też jakby wjeżdżamy do takich rzeczy bardzo szybko. No i tu już jest bardziej prewencja szkolenia. Tu mamy akurat z manewrów w sąsiedztwie, tak, to jest teren dla sztorowcyńców, gdzie tu właśnie cały czas szkolimy się i działamy wspólnie właśnie z Państwową Strażą Pożarną, z OSP Tynie, z którym faktycznie można powiedzieć, że możemy razem chronić. Działania profilaktyczne, tak, tutaj, proszę Państwa, nasza jednostka coraz częściej zostaje zapraszana do współpracy na różnych takich imprezach. Tu mamy na górnych zdjęciach, to są akurat sprzed miesiąca, bodajże przed 2 miesięcy, takie pokazy dla Gimnazjum 22, tego naszego słynnego gimnazjum, także to nie jest tylko, że jesteśmy w Kostce, ale po całej dzieci zaczynamy jeździć. Było to wspólne pokazy z policją wodną, bodajże ruchem drogowym. Tutaj z przedszkolakami, tak, akurat przedszkolaki przedszkola w Kostrzu, ale tak samo nasza jednostka współpracuje ze szkołą w Pychowicach, tam robimy też pokazy i w tym roku też byliśmy w przedszkolu w Zgodnikach, też zostaliśmy zaproszeni. Także pokazujemy nasze działania. Proszę? Zabezpieczamy różne imprezy masowe, tak? Tutaj mamy Tour de Bologne, słynny już od wielu lat. Mamy zabezpieczenia w Miłosierdzia w Łagiewnikach. No, te najbliższe będą szczególnie ważne, bo to jednak już będzie kanonizacja, tak? I na prawo drugiego. Większe kotów, no jeszcze można wymieniać mnóstwo, gdzie jest Kotnicki od kilku, w tym roku nie zabezpieczyliśmy, ale co roku zabezpieczaliśmy ruch, tak samo z Tynka, tak, tutaj jedziemy cały czas razem. I tak trochę danych, stan osobowy, na dzień dzisiejszy mamy 75 członków, w tym 17 kobiet, to jest godne tak uwagi. 56 druhów czynnych, to jest proszę, druhem czynnym to są osoby, które mogą w pewien sposób jeździć do akcji, czyli to są osoby w wieku 18 do 60 lat. Tak, czyli tutaj mamy tego. No 10-osobowa kobieta z drużyna pożarnicza, wyszkolona, mogąca brać udział w czynnych akcjach ratowniczych. 20 członków 25 pasterskiej drużyny pożarniczej. I tutaj troszeczkę się jakby zatrzymam, o co chodzi. Jest kilka lat temu podjęliśmy taką próbę jakby otworzenia młodzieżowej drużyny pożarniczej, ale na zasadzie działalności harcersko-pożarniczej. Czyli oprócz tego, że są to harcerze, ale są to, mają duży program w szkoleniu strażaków. I biorą właśnie te, to są zdjęcia na dole, mamy z obozu nad morzem, tak? Gdzie mają nawet na plaży, nie pamiętam dokładnie miejscowości, na naszym Bałtykiem, tak? Nie widzę nigdzie. Biorą taki właśnie udział w takich szkoleniach. I taki krótki rytm, może odczytam, że co tygodniowe spotkania bądź poznaje tajniki pożarnictwa, oczywiście się postawi się pomocy przeznaczenia, a przede wszystkim miły i uczciwie, proszę też się spędza swój wolny czas. Tutaj biorą udział na polskim turnieju wiedzy pożarniczej, tak samo akcja taki jak na Paszka, to jest tylko pomocy. I tradycją to właśnie już corocznie organizują w kościele parafialnym w Pychowicach Narodowe Święto Niepodległości, dość patriotyczne to święto. No i rozwój jest kolejnie właśnie robiony, co w ostatnim zdaniu jest napisane. Obecnie jest swoje przygotowanie do pochowania przy drużynie gromady duchowej, czyli już 10-9 lat. W przyszłości rozwinięcie drużyny szczep, czyli to już to był harcerz, to już wie o co chodzi, jak to dalej wygląda. Wyszkolenie. Na dzień dzisiejszy posiadamy wyszkolonych ze wszystkimi badaniami, bo tutaj mamy naprawdę rygory, to może Pan Brygadier powiedzieć prawie jak Państwowa Straż Pożarna, jeżeli chodzi o wyszkolenie. Mamy 20 strażaków po tym podstawowym kursie strażaka, którzy mogą jeździć do akcji. Mamy już wyszkolonych 4 ratowników technicznych, 3 kierowców konserwatorów, 2, którzy mogą pracować w specjalnym kursie w zakresie obsługi aparatów głównych ruchotrybowych. I jeden, niestety, na razie jeden druh w kursie kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.
tutaj, no dlaczego tylko jeden? Problem jest oczywiście finansowy, jest to akurat tutaj naczelnik Marcin Martem Kruz, padł to prawie 5 dni i jest to też wyjazd poza Krakowem. Tutaj byłeś Marcin Opola, tak? Do Opola, tak, to trzeba pojechać. Drogi kurs, nie ma na to środków, no a później będzie. No interwencje, tutaj jest tak pokrótce napisane, do 70, to było 2010 rok, gdzie była powódź, w powodzie 2007-2010 generują na takie wyjazdy. No i pozostałe tabelki około 40 wyjazdów rocznie, to jest, pokazuje, że to jesteśmy troszeczkę potrzebni. Tutaj troszeczkę o finansach, tak, nasze przychody, wydatki własne, czyli środki, które pozyskujemy, na ruchu mamy wydatki, na zielono mamy przychody i tak już coraz środki, które pozyskujemy, to są nie przez mieszkańców. Mamy to wydatki własne, jesteś radny, który ze szkoły. Wydatki własne, czyli kolega mi pozwoliła zwykle dokończyć. Nie są tutaj ujęte środki właśnie ze środków dzielnicy i środki, które pokrywa się od tego. Nie mówimy o dzielnicy. Proszę. Nie mówimy o dzielnicy, panie radny. Zaszliśmy z... Dobrze, proszę nie mówić o dzielnicy. Znaczy, powiem tak, środki doskonale pokazują pozyskiwanie środków, jak jesteśmy odbierani przez społeczeństwo. Te środki to są głównie darowizny, akcje, kalendarze, które wydajemy corocznie. I jak ludzie nas postrzegają, tak nam dają, tak? Można tak powiedzieć. Dlatego te wydatki są przygody pracowe. I tutaj może się uda, że w 2013 roku powinniśmy już przeprosimy tą granicę 30 miesięcy. Znacznie i że będzie to dalej na sprzęt. Oczywiście całe środki są na utrzymanie jeżdżących i na cele statutowe, tak? I utrzymanie młodzieży, zakup sprzętu. I tutaj to, co ważniejsze zakupy, na ten ważniejsze. Ze środków zmienić na ten rok, że była też taka dyskusja i wiele z Państwa się zastanawiało, czy podnieść subwencję, czy przydzielać środków na jednostkę, czy tutaj w Gdyni. Co w tym roku mamy już zamówione i praktycznie według pisma, które przyszło do nas 2 tygodnie temu przez dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa, potwierdził nam, że wszystkie zakupy zostały zrealizowane. Myśmy w uchwale wskazali na zestaw, to jest torba medyczna, tak, z tlenoterapią, no, pełne wyposażenie, to co Marcin może spokojnie otrzymać, deska ortopedyczna, pompa pływająca, w końcu nam się udało ją zakupić po stracie, którą mieliśmy w 2010 roku, to też powodzi. Krzysztofie, pływająca nie to nie. Po prostu nie wytrzymała powodzi, może tak? No i pompa szlamowa, te kosztowicie zajmują, to są podstawowe rzeczy. Mówiłem o naszych wydatkach i tutaj jest ważniejsza rzecz, która właśnie na dniach została zakupiona z dotacją przez związku. Są to na razie dwa właśnie te zestawy ochrony dróg rzeczowych. Droga jest sprawa, później powiemy, na razie tylko dwa. Plany na przyszłość. Szkolenia. Mamy już kolejne osoby, kolejna młodzież właśnie, która z harcerskiej drużyny osiąga nie wiem 15 lat. I też przychodzą do nas osoby, które chcą u nas działać. Mamy kolejnych 10 osób do szkolenia na kurs strażaka podstawowy. Mamy osoby już z odpowiednią kategorią prawa jazdy, które mogą zostać przeszkoleni jako kierowca. Ratowników technicznych, tutaj staramy się dalej, bo no to w dalszej części to będzie w dalszej części planu. Dowódców naczelników to są takie już wymogi organizacyjne. 5 osób właśnie na kurs kwalifikowanej pomocy przedmiotycznej. I ostatnio, no ostatnio to już praktycznie 2 lata temu, musimy mieć osoby, które potrafią podjąć śmigłowiec, tak? To jest współpraca z lotniczym pogotowiem ratunkowym. Takie też wymagania, proszę Państwa, są na ochotnika, także to nie jest ochotnik, to nie jest już zabawka, tylko to już jest praktycznie strażak dość mocno. Zakupy sprzętu. Tutaj napisałem kolejne 2 zestawy ochrony długotrwałej. Tutaj wymogi akurat bezpieczeństwa wymagają, że żeby podjąć samodzielnie akcję, to mam pytanie, zrobią po prostu śmierci.
muszą być cztery zestawy. Dwóch ratowników wchodzi bezpośrednio w rejon zagrożenia, a dwóch czeka, żeby się coś nie stało i ich wyciągnąć. Tak? Także mając dwa zestawy, możemy powiedzieć śmiało, że na razie nie mamy nic, bo nie możemy ich kupić. No chyba, że działamy wspólnie z Państwową Strażą, którzy mają też swoje zestawy. Radio telefony nasobne, no to jest wiadomo, łącznie podstawa, pilarka do cięcia betonu i stali. To są takie też nasze marzenia przyszłości. No zestaw narzędzi hydraulicznych, to jest pod tym, że chcemy coraz bardziej, jeżeli jesteśmy już dysponowani w tych wypadkach, przymierzać się do ratownictwa technicznego, skąd wybrać się szkolenia ratowników technicznych i ten zestaw hydrauliczny. No i taka ciekawa pozycja na końcu, maszynę do workowania piasku. Tutaj się też zatrzymam na chwileczkę. Na terenie Kostrza kilka lat trwała batalia o ustawienie takiej piaskownicy na wypadek powodzi, czyli taki pierwszy rzut piasku, który będzie można pobrać. Już jest rozmierzone, ustalone, decyzje są. ZIKI pieniądze już przekazał. Firma już będzie to wykonywała. Będzie to takie ogrodzenie, taki bok 10 na 10 metrów i na pierwszym rzucie tam jeszcze firma ma już zaopatrzyć 120 ton piasku. Pierwsze podtopienia, pierwsze wody możemy już podejmować działania mając piasek, mając worki u siebie, no ale wiadomo, maszyna do workowania jest dużo lepsza niż zwykłe łopaty, dlatego to też jest taka nasza nuta przyszłości. Inwestycje. No już podjęliśmy działania, już mamy plany praktycznie instalacji systemu grzewczego, przyłącz gazu. To nie jest w Dominiku pozbycie się kotłowni węglowej, gdyż nasz system ogrzewania to jest teraz na prąd i no niestety zżera nas i w garażu w zimie utrzymujemy temperaturę plus 5 stopni, żeby tylko woda w samochodach nie zamarzła. Kto twierdzi, że to jest dużo, to zapraszam, niech się przebierze w takiej temperaturze, jak się coś dzieje. Zakup garażu dla celów powodziowych. No, rozbudowa remizy, o której mówiliśmy głośno rok temu, u nas sterwa na niczym, ja wiem jak wyglądają sprawy środków inwestycyjnych. W mieście musielibyśmy zapewnić od razu finansowanie, dlatego nam nie przeszły plany rozbudowy. No a Komisja Praworządności wie doskonale jak wygląda remiza w Kostrzu. Będziemy mieli ten wod powodziowy, chcemy zakupić tą maszynę do workowania. Będziemy chcieli też pozyskać dużą pompę, żeby wydajności będzie żalić od ZIKIT-u. No musimy ją gdzieś trzymać, dlatego tutaj taki garaż nam jest jak najbardziej potrzebny. No nie może to być garaż za 1000 zł, gdyż musimy go dobrze zabezpieczyć, dlatego to musi być porządna instytucja. No i ta nuta, która dalej nam tutaj zejdzie, rozbudowa remizy. Myślę, że tyle. Dziękuję. Cieszę pan. Ja się będę na lotnictwo dawał, bo Łukasz powiedział wszystko i materiał wszystko jest jasne. Chciałem tylko skorzystać z okazji i serdecznie podziękować w imieniu naszych druhów, wszystkich druhów i Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej i na ręce pana przewodniczącego Rady Dzielnicy takie podziękowanie drobne, żeby... Panie Prezesie, w imieniu całej Rady serdecznie dziękujemy. I oddaję głos gospodarzowi. Jestem prezesem dzisiejszej jednostki OSP Niemiec. Nasza jednostka liczy 30 druhów, w tym drużyna kobieca pożarnicza, jest też drużyna młodzieżowa, dziewcząt. Dysponujemy dwoma samochodami, ciężkim i lekkim. Wyjeżdżamy tak samo do różnych tutaj, jak już no,
lub Łukasz nadmienił, praktycznie działamy wspólnie, to nie będę się powtarzał, że obstawiamy tam różne te biegi i tak dalej, i tak dalej. Dysponujemy 6 pompami, motopompami. Pozyskałem, jak grałaś Fantastyczna Rocieca, pomocy dla, przez Owsiaka dla straży, pompę pływającą, pondę. I mamy jeszcze do dyspozycji tak samo tutaj cały budynek, własną tutaj tą remizę, świetlicę. Zabezpieczamy biegi z okazji Jana Pawła II, które się odbywają co roku na trasie Skotniki Tyniec. Prowadzimy pogawędki w szkole, w przedszkolach na temat bezpieczeństwa. Prowadziliśmy teraz niedawno razem wspólnie z Państwową Strażą Pożarną ze Skawiny ewakuację szkoły, ewakuację gimnazjum. No i działamy tutaj na tym terenie, na naszym całym tutaj terenie wspólnie z jednostką z Koszta, z Państwową Strażą Rzemieślniczą, z Skawina. I zapraszam wszystkich do już po zebraniu, do pokazania, czym dysponujemy w tutejszej naszej jednostce. Dziękuję. Dziękuję panie prezesie. Na pewno po zakończeniu sesji ustaliliśmy z panem prezesem, przekażeliśmy jeszcze obejrzeli strażnicy i sprzęt i w ogóle całe wyposażenie. Także dziękuję serdecznie. Proszę państwa, w takim razie otwieram dyskusję, czy jakieś pytania do naszych proszę się zgłaszać. Panie przykład. Ja bym miał pytanie do pani Straży Miejskiej, że to jest do pani, bo próbuję na jednym ze spotkań między sekretarzami przechodzącymi miejsca do patrolowania. To jest ten obok, jest tutaj takie wojsko sportowe, gdzie szczególnie to okres jest piątek, sobota, niedziela, gdzie wieczorami, ale to już wiemy, że są późne wieczory, gdzie godziny 12, to przebywają różne osoby, to jest tutaj, to są jakieś takie 4 miejsca. Następne miejsce to jest centrum, to jest Benedyktyńska, Bolesława Świętego, to jest skrzyżowanie. Tam jest wojsko sportowe na tym obiekcie i następne 4 to jest teren nad Wisłą. Tam są te 2 punkty handlowe służbowe, więc są tam stołeczki. To są takie 4 miejsca, gdzie szczególnie wniosły mieszkańców na młodzież przebywa czasami i energetyka tam dzieje. Następna sprawa to Państwo widzą, na wniosek ochotniczej straży został wdrożony zakaz parkowania postoju na ulicy Dziejarzy i na ulicy Benedyktyńskiej w samym miejscu. Polegał to na tym, że wczoraj na niedzielę chcieli akcję ratowniczą przeprowadzić i nie mogli wyjechać stąd swoim wozem bojowym, dlatego zrobiliśmy ograniczenie parkowania. Jak pani wie, to w okresie sobotnim nie jest to w ogóle respektowane. Jak mieszkańcy zwolą, to nawet straż miejska nie przyjeżdża. Ja się nie dziwię, jak jest źle zaparkowanych ponad 100 samochodów, a tak czy bywa. Czy nie jest to możliwością, żebyśmy w ogóle nie przyjechali? No, nie chcę tutaj mówić, tak dobrze mówiono, że na wszystkie nie wiem, jest sobie pani już tak, że tam mieszkaniec nie może wyjechać z swojej posesji, bo jest zastawiony samochodem. To parkowanie jest szczególnie niebezpieczne, tu mówimy, jest tutaj komendant naszej straży, to tam chcą wyjechać. To jest taka dla pokoju, że czasami taką sobotę. Ja się zdaje, i tu jest sposób mówić wcześniej. Wiadomo jest, że przyjeżdża pan dużo ludzi na Wisłę oraz zwiedza opactwo, nie ma miejsc parkowania. Miasto nie zapewnia miejsc parkowania, nie buduje tych miejsc parkowania i dzieci ludzie muszą parkować. Parkują wtedy na zakazek. A ja mówię, tak samo ta niedziela to 100 samochodów przy takim jest. To miałem prośbę, a szczególnie miałem prośbę, jeżeli państwo będą te czasami patrolować te miejsca, a tam się zbiera różna młodzież, do mnie tu dochodzi, ja nikomu nie złapałem, że też sprawa narkotyków jest też, ale to trzeba mówić do pani, wtedy mógłbym się tylko sprawdzić. Postaramy się. I pan jeszcze... Tak jak mówię, to pracuje tam trzymanie. Tak, tak, właśnie. Tej kwaty, tak. Więc wiem, dlaczego to też rozmawiamy, kiedy to jest właśnie, że to się na czymś odbywa, to jest tak, że tak po 12, tak się zadaje. Drugie pytanie to mam właśnie do pana z Policji Drogowej, a choć
chodzi mi o ulicę Ciankę i Bolesława Śląska. Jak pan wie, ta ulica, po pierwsze, to ma ograniczenie prędkości zgodnie z naszym kodeksem drogowym, a następnie ograniczenie tonażu. Tonaż jest 10 ton pojazdu. Jak pan przejechał przez w ciągu dnia, no to jeżdżą samochody jakieś tiry ładowane. I że to jadą, no to wiadomo. Jest to droga powiatowa, wiadomo, z Kaliny. Tylko ta szybkość, którą przemieszczają te ulice, polega na tym, że ona jest bardzo niebezpieczna. Niebezpieczna szczególnie ulica Bogucianka, która nie posiada nawet poboczy. Dzieci do szkoły, do której idą, do szkoły na Bolesława Śląska, wtedy nie wszyscy rodzice są w stanie, że mają samochody, że dziecko odwiozą, ale te dzieci są bardzo zagrożone z niebezpieczeństwem. Z drugiej strony mieszkańcy do mnie przychodzą, szczególnie te samochody wielkotonażowe, jak jadą, a te drogi państwo wiedzą też, nie mają odpowiednich podwodów, na tym, że trzeba wyciąć tam wszystkie domy, które są przy ulicy. Miałem taką prośbę, ja tam nieraz spotkałem, czasami przejechać. Zapisałem. Wiem, że to jest to jest to proste. Nie jest, jest to proste. Tylko Kraków jest duży. Takich zgłoszeń i miasto wprowadzało bardzo dużo ograniczeń. Wiemy na czym, w związku z wprowadzonymi opłatami zamiast winien, więc kierowcy omijają te płatne odcinki i wjeżdżają właśnie w miasto. Miasto oznakowało praktycznie dookoła tymi właśnie ograniczeniami i te problemy są nie przejrzane. Pojawiły się oczywiście tutaj niejednokrotnie. Robiły tutaj działania trzeźwo, bo bardzo dużo kierowców właśnie wyjeżdża w kierunku Stawiny. Tutaj osiągnięcia w tym zakresie są dosyć duże, czyli duże, jeżeli chodzi o trzeźwych kierowców, więc jesteśmy w tym terenie. Prowadzimy również tutaj działania profilaktyczne, bo też rozmawiałem z dyrekcją szkoły właśnie na temat dzieci, więc ta szkoła i ulica Bolesława Śmiałego jest ujęta w naszym programie ogniwa profilaktyki, więc też się pojawiamy. Postaramy się być częściej. Mówię, Kraków jest duży, jest na stylu, ile powiedziałem, ale postaramy się tutaj w tych dwóch aspektach coś poprawić właśnie. A to nasz, co teraz nakłada, mamy takie nawet zalecenia czy polecenia Komendy Głównej o zwiększenie kontroli pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony DMC, więc nie ma żadnego problemu, jakie są sygnały, pojawiły się tutaj w tym zakresie. Są, bo ja nieraz kierowcy, mniej wraca. My zawsze sprawdzamy, także sprawdzamy, czy jest dobre oznakowanie i wtedy będziemy podejmować. Czy są takie samochody, które mają zgodę zarządcy drogi, bo muszą dojechać na budowę, prawda? Więc takie samochody się będą pojawiać i one będą zgodne z przepisami. Ale wiemy, że też jest dużo takich, które no niestety, czy kierowcy nie stosują się do tego. Nie, to żeby jeszcze jechali tą prędkością dozwoloną, nie byłoby problemu. Ulice są wąskie, ale w stronie wąska, bez pobocza. Jak jedzie szybko, to wie pan, gdzie jest doma. Ludzie szklanki to tak. Domy są, szczególnie przy ulicy są to stare budynki, budownictwo nie ma odpowiednich danych. Dziękuję panie radny, panie radny. Bardzo proszę panu Krzysztof. Ja mam tutaj sprawę jedną pozytywną i wracam tutaj do pani naczelnej Straży Miejskiej. Chciałam po prostu podkreślić bardzo fajną współpracę z referatem profilaktyki w zakresie no nie tylko konkursu grafiki, którego trzecią edycję mam nadzieję, że też zorganizujemy jakoś wspólnie, ale w ogóle mnie chodzi o współpracę ze szkołami, o zajęcie wrażenie szkół bezpieczeństwa i nie tylko wszelkiego rodzaju konkursów, czy turniejów piłki nożnej, czy ostatnio też jest reklamowany turniej tenisa stołowego, także jest to wspaniała jakaś taka działka, część działalności Straży Miejskiej, na którą faktycznie warto zwrócić uwagę i jestem pełna uznania dla działalności niektórych strażników z tego referatu. A druga sprawa to mam pytanie do pana z policji. Ponieważ ostatnio miałam ja osobiście problem i również moi mieszkańcy z nawiązaniem kontaktu z panem dzielnicowym, więc mam pytanie, czy tam czasem się jakieś telefony nie zmieniły i z prośba o... Nie mogła się pani dodzwonić, czy... Nie mogła się dodzwonić do pana, miałam komórkę jego, do pana Wiesława Lukacza, nie oddzwonił, mieszkańcy tam mieli problem w ogóle z dodzwonieniem się, ale jest taka prośba, nieważne, żeby po prostu... Można nam udostępnić zaktualizować wykaz strażników i telefonów. Mają kasy modernizacyjne związane z naszą stroną internetową.
czasie ukażą się wszystkie modyfikacje aktualne, bo niestety ludzie się u nas bardzo zmieniają ostatnio w związku ze zmianami. Ale ten dzielnicą wiedzy, czy tak? Jest. I uaktualnie to wszystko już nie sprawdza. Myślę, że jeszcze w tym roku wszystko będzie tak, jak powinno być. Natomiast jeżeli chodzi o te telefony komórkowe, nie ma powiedzenia służbowy, to do jego prywatny, no to żeby się analizowali. O służbowych nie ma, bo nie ma pieniędzy na utrzymywanie służbowych telefonów komórkowych, więc mógł pani podać prywatne. Ale w ogóle, żeby może uaktualnić tylko choćby ten teren, ale inne tereny. Nie ma uaktualnie wszystkich terenów, to jest KP5. Także ja już osobiście nad tym czuwam i to będzie w najbliższym czasie zrobione. Dziękuję bardzo. Krzysztof Wida, ja prezentuję pewną rzecz na tej dzielnicy. Osiedla europejskiego, jednego większego osiedla w naszej dzielnicy, część Wręca i w kierunku Bruselu. Ja chciałbym zwrócić uwagę, mam pytanie, czy pan z działu drogowego, na dwie kwestie. Jedna kwestia to jest poprawa bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulicy Skośnej i Postrojnej. To jest to potężny problem. Jest mnóstwo zgłoszeń, mnóstwo wypadków i wiele zgłoszeń pewnie nie są w ogóle zdecydowane. Tam mieszkańcy od wielu lat mówią, prosić o hospitalizację świetną. Wiadomo, że jest specjalista rekrutingowa, z jakiś czas odsuwa do tej listy i rozmawia o czymś, czego w najbliższych 2-3 latach kolejnie nigdy nie będzie. Tam jest przejście na pierwsze, na drugie szkoła. I ja prosiłbym, żeby może się ktoś chciał spróbować pochylić na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. Bo sygnalizacji pewnie nie będzie, ale czy jakieś inne ewentualne środki. Dlatego drugą sprawą jest kwestia pochylenia się nad zmianą oznakowania, a właściwie wprowadzeniem oznakowania na odcinku od ulicy Bobrzyńskiego do ulicy Dusza. Mówię o tym długim odcinku od terminalu aż do wieży Ciśniej. Tam zgodnie z obowiązującymi przepisami wyjeżdżało to chyba jest ograniczenie do 50 na godzinę. To jest dosyć długi odcinek i mieszkańcy są tak naprawdę jest to mało zabudowany teren. Po obu stronach są pobliżni. Więc nie ma jakiegoś negatywnego wpływu na poruszanie się pieszych i pojazdów. Także jeżeli byłaby taka możliwość, żeby tam postawić i od wjazdu z góry i wjazdu z centrum miasta, czyli od początku tej ulicy, ograniczyć do 70 na godzinę. Podnieść prędkość, w ogóle ją wskazać, bo w chwili obecnej jest to 50. No nie ukrywam, że dobrze jest po prostu mieszkańców, którzy wyjeżdżają na pracę. Ja wyjeżdżam do 6 rano, a stoi patrol i ciągle na tym no z całym szacunkiem, ale no, chyba jest lekki dualizm, jeżeli chodzi o przepisy, a no i ten rejon. Natomiast bardzo podobną sytuację jest w Jarosławicie, do Prawiedliwego, że pan mówią, że mają tyle tych różnych tematów związanych z ograniczeniem prędkości, że to nie są w stanie wszystkie zapanować, natomiast korzystając z okazji, że pan jest tutaj, to może by na tym temacie się spróbować pochylić. Podobna sytuacja jest na ulicy Księcia Józefa. Tam też 70 na godzinę, więc jest podobna ta sprawa. Dobrze, odpowiem. Oczywiście też biorę udział takim zespół, który jeszcze się nazywa szybkiego reagowania, teraz zmian w organizacji ruchu. Też mamy oczywiście zalecenia i pracujemy nad zmianami prędkości. W większości te ulice, które ostatnio zmieniły swoją prędkość dopuszczalną, to było podniesienie prędkości. Oczywiście są takie głosy i takie głosy. O tą konkretną ulicę również. Są środowiska na przykład rowerzystów, którzy uważają, że tam, gdzie nie ma dróg dla rowerów, oni muszą korzystać z jezdni. Podniesienie prędkości jest po prostu dla nich karygodne. Nie powinniśmy w ogóle podnosić prędkości. Ale oczywiście, na pewno pan zauważył, że było 50, aby nie było podniesienia prędkości na ulicy Bobrzyńskiego. Jest już podniesiona, z tego co wiem, 70. Prawda, co wcześniej powiedziałem, separacja ruchu pieszego rowerowego, sygnalizacje świetne,
nie ma żadnego problemu. Zastanowimy się również, zwłaszcza, że rzeczywiście są tam chodniki. Coś tam się teraz wybudowało w ostatnim czasie. Natomiast na polana, ale chyba to nie ma wpływu. Oczywiście te godziny, to nie ma dużego natężenia ruchu. Oczywiście jest to jedna z trasy do Krakowa, ale natężenie ruchu jest bardzo niewielkie. Ja już zapisuję tą ulicę i na zespole na pewno przebijmy się, porozmawiamy z zarządcą drogi Zikitem, czy taka możliwość po prostu przy tych warunkach. Jest oczywiście analiz bezpieczeństwa, również zrobimy, czy nie dochodzi nam do zdarzeń drogowych. Odnosiła się przekroczenia prędkości. Przypomnijmy sobie, ta ulica miała dosyć bardzo słabą nawierzchnię, to zostało naprawione, więc tam nawet prosiło się, żeby ograniczyć tą prędkość, żeby pojazdy nie zostawiały zawieszenia na tych dziurach. Teraz jest oczywiście lepsza i to skłania kierowców do przekraczania tej dozwolonej prędkości. Ale 70 na godzinę, myślę, że jest bezpieczna. To jest tak, jeżeli 50, ludzie przekraczają do 20, 70, damy 70, będą przekraczali też o 20, będą już 90. Maksymalnie 16. Tak, tak to jest. Między godziną 23, a 5 jest 60, prawda? Ale proszę się na to zastanowimy się. Dziękuję bardzo. Pani Inka i Pan Dominik, ale ja mogę tylko w tym temacie rozpocząć. Uzupełnienie jeszcze. Bo tak, chciałem tylko po pierwsze całkowicie poprzeć Krzysztofa, bo dla mnie to jest też ten. Całkowicie jak gdyby poprzeć to, co Pan mówi, że tam policja stoi, sprawdza, że są nietrzeźwi kierowcy i się sprawdza. Natomiast co do tego Pan mówi, że w kontekście w interesie rowerzystów. Mi się chyba słusznie wydaje, że jeżeli jest większa prędkość, to wtedy rowerzysta może jechać chodnikiem. Dobrze mówię? Pod warunkiem, że chodnik ma nawet 2 metry szerokości. A tam chyba po pierwsze ma 2 metry, a po drugie ta linia to będzie zimno. Więc mi się wydaje, że z punktu widzenia rowerzystów też lepiej, żeby dzięki podniesieniu prędkości oni mogli jechać chodnikiem. Tak, to że tu rowerzyści też nie chcą korzystać z chodników, jeżeli nie muszą, bo tam muszą ustępować pierwszeństwa pieszemu. Ale tam jadą wolny ślania. Ja mam taką prośbę i jednocześnie też będę miała pytanie tutaj do Pani Naczelnik i do Policji jednocześnie, ponieważ na terenie Kuchowic były organizowane 3 spotkania z Zikitem, Policją i Strażą Miejską. I w wyniku tych spotkań została utworzona strefa zamieszkania od ulicy Odrzybolskiego na Pobudyńskiego raczej w Krzyżowskiej. I tutaj właśnie bym się do tego odniosła, ponieważ jak wiemy, w strefie zamieszkania można parkować tylko samochody na miejscach wyznaczonych. Wcale bym się nie czepiała, że ludzie tam stają na miejscach niewyznaczonych, gdyby nie to, że jest tam bardzo niebezpiecznie, zwłaszcza na ulicy Pokutyńskiego. Jak się z ulicy Odrzybolskiego biega od Pokutyńskiego i powiem szczerze, że jest teraz po prawej stronie ciąg samochodów, stojąc bądź też, ciąg samochodów i skręcając, ja nie widzę, czy to pani wyjeżdża do przeciwka, ponieważ po lewej stronie za skrzyżowaniem również stoją samochody. I jest naprawdę tamto, a nie ma chodników, to jeszcze chciałam dodać, że w całym osiedlu nie ma pół chodnika, z wyjątkiem ulicy Sodowej. Więc tam wychodzą mamy z dziećmi, dziecko wybiegnie i tam jest naprawdę słaba widoczność. I tylko mi o to chodzi, bo tam jest nagminnie po prostu stają. Nie chyba sobie z tego ludzie tak naprawdę nie zdają sprawy, że nie wolno im tam stać. Jest duży parking na dole Moraczewskiego, gdzie powiedzmy sobie, że 10 samochodów jest w stanie bez problemu jeszcze pomieścić. Więc nie jest to tak, że nie ma gdzie tam faktycznie zaparkować. Więc o to bym prosiła o zwrócenie na to uwagi. Bo tak jak mówię, przynajmniej przy tym skrzyżowaniu Pokutyńskiego Moraczewskiego, bo naprawdę nic nie widać, a te dzwony jeszcze trochę ograniczają widoczność z prawej strony. To jest jedna rzecz. Następne spotkanie było w sprawie parkowania samochodów na ulicy Sodowej, która jest właściwie, można powiedzieć, jedyną ulicą dojazdową do całego osiedla ogromnego. I wynikiem tego spotkania tutaj był, bo już wcześniej był wprowadzony zakaz zatrzymywania się po prawej stronie jadą do Tymieckiej, natomiast w wyniku tego spotkania został wprowadzony zakaz postoju przy apartamentowcach, ponieważ rzeczywiście tam są zakręty i jest tak samo ciężko z widocznością.
No natomiast powiem szczerze, że no zakaz postępowania na ile tam można stanąć? Cykliczna od lat, przyciągająca coraz większe tłumy ludzi i coraz większe problemy z tym idące. W zeszłym roku, jakim w roku bieżącym, były już pierwsze tam wpisy na portalu społecznościowym Facebook, to wskazywały już wtedy 3000 osób, wtedy w kontakcie z panem naczelnikiem Stopą. No, pan naczelnik stwierdził, że to jest tylko Facebook, że to się zmieni do kwietnia. Potem na początku kwietnia tam już to urosło do 2000.
zaakceptować też nie. Było ponoć według danych medialnych więcej niż ta liczba ludzi. Problemem poza spożywaniem alkoholu, niszczenie. Ale ja nie mówię, że nie. Natomiast tak jak też Państwo mówicie, też macie zespół kadrowy, który trzeba jakoś tam wykorzystać. Z mojej strony taka prośba, żeby może udało się w roku przyszłym jakoś inaczej pokierować tymi środkami, żeby udało się tam jednak więcej osób przeznaczyć, bo to tak naprawdę jest jeden wieczór. I nie wiem, czy dla ludzi będzie to pogrożenie palcem, że zorganizowanie w jakikolwiek sposób, czy nawet przyjście tam, że może to być zagrożone karą więzienia, tak jak wobec tej dziewczyny, która opublikowała to. Prawda jest taka, nie wiem, czy to da jakiś skutek. Wiem, że dwa lata temu, w zeszłym roku, jakiś roku bieżącym, głównym problemem dla mieszkańców była kwestia śmieci, ponieważ był długi weekend, praktycznie 9-dniowy. I wtedy te śmieci tam po prostu walały się przez ten długi weekend, kiedy mieszkańcy, którzy zostali, nigdzie nie pojechali, chcieli pójść, po prostu dzieli po boisko. I z mojej strony po prostu taka prośba, żeby w roku przyszłym może jakoś inaczej to pokierować, żeby się udało to lepiej zabezpieczyć, ale pomimo to dotychczasowe działania chcę podziękować. Dziękuję bardzo. Krzysztof Gazek, poruszyć sprawę pogryzień. Ostatnio na dużych zgłosiła mieszkanka pogryzień na osiedlu Podbawelskim i zwrócić uwagę na sprawę tych 11 bodajże groźnych ras, które nie wiem, czy one są identyfikowane, to znaczy trzeba zrobić takiego psa. Nie wiem, jak wygląda praktyka, ale teoria wygląda tak, żeby mieć takiego psa, trzeba uzyskać bodajże zgodę. Warunkiem, że jest rasowy. Dziękuję bardzo, Przemysławie.
Ja mam takie pytanie odnośnie służby patrolowej, jak to ewentualnie wygląda w praktyce, ponieważ chciałem nawiązać do zdarzenia, które w Łodzi do tego jest rozkłada się tutaj na rogu Młodzieżowskiej, tam mogły mężczyzna wszedł na słuch na piłkę. No i wiem, że do czasu zgłoszenia minęło na obwodnicach 20 minut, jeżeli pojawiło się właśnie no pierwszy jakiś właśnie załoga, biurę, że sprawy właśnie miejskie. Czy w tym momencie jest jakaś właśnie tutaj możliwość no wsunięcia na miarę ograniczenia tego czasu w pokazie, aby na czas... Znaczy, bardzo jak pan widzi, to obszar mamy bardzo duży, bo przyjdzie widzę. Jeżeli jest akurat patrol po drugiej stronie wszystkich dzielnic, to zawsze proszę przy takim zgłoszeniu, jeżeli jest zagrożenie życia zdrowia i wtedy przynajmniej możemy włączyć sygnał, bo jeżeli nie mamy takiej informacji, no to niestety jedziemy przy pomocy. No ja znam po prostu relację osoby, która dzwoniła właśnie, że niestety no już podawała pani krew. No więc dlatego się pytam, że dzwoni sam tutaj jeszcze policja, nie? Znaczy ja przepraszam szczerze, priorytetem jest teraz prezydent naszych służb, tak zwany czas reakcji. To jest sytuacja awaryjnych, nawet 10 minut wydaje się wieczności. I ludzie później, a my różni interpretują to oczekiwanie na służby ratownicze, bo załóżmy osoba już wymaga pomocy, prawda? Więc nie jest to obiektywna ocena, jeżeli chodzi o nasz czas reakcji. Natomiast te 18 minut naszych wytycznych, jeżeli chodzi o teren miejski, to jest takie maksimum, gdzie powinniśmy zamieszać, prawda? Biorąc pod uwagę liczbę, może by się zmieniło, chyba jakoś chyba czy to się ma. Ale biorąc pod uwagę liczbę służb, jakimi dysponuje policja na kołach, i ogrom zajęć, które mamy do wykonania, do zrealizowania, no czasami powiedzmy te 18 minut, 20, czasami może nawet 30, choć to są bardzo sporadyczne wypadki. Ja się muszę z nich rozliczyć później przed przełożeniem, dlaczego tak jest. Się zdarzają, ale musimy to monitorować i się rozliczać. Także na koniec podjąć. Czas reakcji jest najważniejszy w tej chwili, jeżeli chodzi o tę sytuację. Także będziemy się starali i staramy się robić jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Pani Maria. Ja chciałam zwrócić taką sprawę, jeżeli chodzi o policję, o ostatnio przekazano do wiadomości jeden z mieszkańców, że około 2 miesięcy temu dzwonił na policję na ogólny numer, wzywał, ponieważ w sąsiedztwie była bójka. Chodzi konkretnie o ruch tam w treści, gdzie budki są zaprzeczne. Ruch Dobrowolskiego i Rosyjskiej, Skotnika. Policja wróci do Łodzi. Zastąpił po raz drugi. Zastąpili, że nie przyjechał. Zadzwonił po raz trzeci. I ja pytam, no dobrze, ale czy jak zgłaszamy, to pytano, bo ona coś skończyła. Tak, no ale jak się nie przedstawiłem, bo przecież jeśli ja się przedstawiłem, to były takie sytuacje, że dana osoba, która tam właśnie była zainteresowana, wystąpiła w bójce, ja potem no, tak, bo do mnie, prawda, dlaczego dużo miłość poprosić. W związku z tym wynik tej drugiej ustawy, że jedna osoba na złamane dwie drogi. To zupełnie inna osoba przychodziła akurat tam i też była poszkodowana, przyjechała po gotowie i po prostu zarówno tą osobę, która została pobita, wzięło do szpitala. Na tą drugą, zupełnie starsza osoba w wieku 80 lat przechodziła akurat. Na potarczyła się, że tak powiem. Ponieważ ja też kiedyś dzwoniłam, to powiedziałam w ten sposób. Proszę się przedstawić, kto wzywa z imienia i nazwiska. Więc ja powiedziałam, radna Rady Dzielnicy w Kostrze. Przyjechali rzeczywiście, to był ogólny. To był na ogólny.
przyjechali bardzo szybko. Natomiast wiele osób się rzeczywiście zgłaszają, czyli nie przedstawi przecież jako anonimową ta osoba, dlatego że ma potem bardzo dużo problemów. Czy coś z tą sprawą możemy zrobić? Znaczy pani co, każde zgłoszenie żony suweren, jeśli chodzi o cenę, no, weryfikuje siły, które posiada i oddaje na analizie, czy w tym momencie na wysłanie kontrolu, czy nie, czy ma to zrobić w sposób inny, czy nie. Wtedy pani, trudno mi w tej chwili wejść kwestię rozmowy żadnego zdarzenia. Ja nie wiem, w zasadzie to właśnie się odbywało. Natomiast policja jest od tego, żeby reagować. Robić to jak najszybciej i weźmy odmawianie interwencji. I no, w jakimś sensie jest przez nas piętnowane jako przez przełożonych i wyjaśniane. I teraz to się zdarza, że policjanci muszą robić interwencji. Konsekwencje służbowe. Niemniej jednak to trzeba było wytłumaczyć. Jakie okoliczności doszło do odmienia interwencji i czy zarządca czy nie. Natomiast jeśli chodzi o mówicie o tym, to jeszcze później inne metody, żeby sprawy były poszkodowane, sprawy zgłosić. Zrobić sobie obróbkę, są czynności prawdopodobnie pani przez. To była taka między swoimi. Wtedy policja nie mają żadnego, jeżeli strony nie są zainteresowane, że muszą mieć sprawy, no to policja tego nie wyjaśnia. Natomiast wie pani, u nas konstrukcja jest taka, że pewne jest centrum, które zajmuje się powiedzmy kierowaniem siłami poszczególnych komisariatów. I ono takim rejonowo dysponuje siłami, które są na naszym terenie. Jednokrotnie to jest osoba... Teraz nie z naszego komisariatu, to nie jest drugi dyżurny. To jest drugi z imigrackiego centrum, jak już nie może pan wiedzieć. To centrum kierowane przez WD. W jaki sposób, powiedzmy, on działa? Chciałbym wyjaśnić, jeżeli państwo jeszcze poproszą o konkretnie, ja ten temat wyjaśnię. W tym momencie uważam, że temat muszą wyjaśnić. Czy pani się przedstawi, czy pani się nie, konkludując, czy pani się przedstawi, czy pani się nie przedstawi, jeżeli żąda interwencji, powinien policjant przyjąć interwencję i zadaniować policjantów. Tylko kiedy to będzie, jak będzie to jest szereg czynników na to wpływać. Jeszcze dwie osoby, pan Tomek i
Ja chciałem dopytać taką sprawę trzecią wziętą, mianowicie kwestię związaną z tym, że w prywatnej posesji wyrastają rośliny, no, drzewa, gałęzie na teren drogi, czyli na teren drogi publicznej. Pytanie moje jest takie, do kogo powinienem się zwrócić z tą sprawą? Ja już powiem, że akurat w mojej sprawie było tak, że tutaj zwracałem się do ZIKIT-u, a potem zwróciłem się z prośbą do Straży Miejskiej i tutaj sprawa została załatwiona polubownie, po prostu mieszkanie z przyciął drzewa na, po wizycie, po rozmowie ze strażnikiem i było po sprawie, ale tutaj z relacji inspektorów z ZIKIT-u wynikało, że czasami sytuacje są takie, no, że mieszkaniec nie chce tego zrobić. No i wtedy ZIKIT twierdzi, że to nie oni powinni się tym zajmować, znaczy oni nie mogą tego załatwić, no bo nie mogą wejść na prywatny teren i wyciąć. Więc do kogo, a że z kolei z policji dostają odpowiedzi, że to nie jest sprawa policji, tylko ZIKIT-u. Ja akurat załatwiłem polubownie dzięki pomocy Straży Miejskiej, ja to serdecznie dziękuję, ale no pytanie do kogo powinien się, jeżeli byłby mieszkaniec niechcący tutaj współpracować, do których służb powinien się zwrócić z tą sprawą? Ja kiedyś miałem takie podobne zdarzenie. Znaczy, szczerze mówiąc, to prawo jest takie, że właściciel powinien sobie to drzewo obciąć, natomiast jeżeli nie ma takiego prawa, które by go do tego zmusiło. Mhm. Ale jednocześnie jest też takie prawo, że jeżeli gałęzie przerastają na posesję, na przykład pomiędzy posesjami, to równo z granicą można to obciąć. Czyli jeżeli jest faktycznie jakieś zagrożenie, to możemy interwencyjnie poprosić zarządu. Tu maszyny udowodnimy, bo zasłania znak drogowy spowoduje znakowe niebezpieczeństwa w tym momencie, jak najbardziej te osoby proszę o tym na ustawę. Ludzie muszą wychodzić na ulicę, naprawdę. Bardziej o to chodzi, że ludzie muszą sprzedać. To również zagrożenie. To jest pasa drogowego. Ale to jest tak zwane dobro sąsiedzkie. Jeżeli gałąź z jabłkami przechodzi na pana stronę, to obiera pan jabłka. ZIKIT stwierdzi, że on nie będzie wydawał kasy na przyczynania, czyli wózko zamówiące i to, co urośnił pana po drodze, to panu dziękuję. Bo tak, Ula prosiła panu z policji o przesłanie wykazu dzielnicowym, więc ja poproszę panią naczelnik, prawda, też jakbyśmy mogli tak by jakiś czas temu. Na stronie problemowej. A no to w takim razie sobie ściągniemy, udostępnimy. To w takim razie mam dwa pytania do dwóch. Tak, jednej rzeczy nie rozumiem, tu się pani zapytam, bo powiedziała pani coś takiego, że do 24 państwo pracują i trochę to pewnie jest dziwne, więc się chciałem zapytać, dlaczego tak jest. A pana z policji chciałem zapytać, bo też czegoś nie rozumiem, to będzie może takie pytanie. Mianowicie tak, powiedział pan, że w sumie jest 152 osoby, z czego 24 plus 25 daje 49, zostaje 103. Rozumiem, że trochę administracji musi być, ale jeszcze mi trochę osób brakuje. 152 i mamy 24 plus 25. To jakiś będzie wzory mundurowy. Ja odpowiadałem tu państwu o służbach niemundurowych. Jeszcze mamy zespół dochodzenia albo śledczy. Właśnie o to mi chodziło. Kto ten pozostał? Zespół operacji rozpoznawczy. Mamy zespół dyżurcy. Mamy ogniwo do spraw nieletnich. To są policjanci, którzy funkcjonują w ramach mojej jednostki. Natomiast oni nie są tak widoczni, oprócz może nieletnich. Nie są tak widoczni jak dziennicowi czy służby prewencyjne. My mamy bezpośredni kontakt ze społeczeństwem, który państwo reprezentują. Więc pozwolimy na pomoc o tych służbach. Nie, tak, nie, to jest się kontować, dlaczego to 24. Że po przeanalizowaniu zgłaszanych wykroczeń, które są najbardziej wrażliwe dla mieszkańców, które zaśmiecają i tak dalej, to co na co my reagujemy w pierwszej kolejności, no to jak wiadomo, w nocy tego nie realizujemy, czyli spalanie odpadów i tak dalej. To teraz się na tym skupiamy. Wobec powyższego doszliśmy do wniosku, że wolimy skupić więcej sił w ciągu dnia, kiedy jest najwięcej zgłoszeń
Bo w zasadzie w takiej sytuacji, że na niektórych oddziałach było jedno zgłoszenie albo dwa zgłoszenia. Te zgłoszenia, które są oczywiście zgłoszone do nas zakłócenia pokoju porządku publicznego, bo jest spodziewania, wszystko jest przekazane. Tak, taka jest umowa z komendantem policji. Ja mam takie pytanie tutaj głównie do panów działu ruchu drogowego, natomiast mamy taką sprawę. Ja w zeszłym roku poprosiliśmy tutaj ze mnie komisji o statystykę właśnie takich wypadków, co na to mniej więcej pokazało, że jednak drogi główne, tak, miejska, powierzchnia są szczególnie narażone na mówienie. Mniej wypadków, ale poważniejsze skutki, tak, jak to prowadziłem. Ale natomiast inna rzecz, chodzi o rowerzystów. Czy są jakieś właśnie działania, które wykluczają rowerzystów, jakieś bardziej skomasowane? No, nie od dziś wiemy, że rowerzyści sobie zaproponowali miasto na jednokierunkowej bez kontrapasa, sobie jadą pod prąd. Czy tam przyjeżdżają na rowerze, wjeżdżają na przejścia dla pieszych, tak? To odpada z jakimś problem. No, to jest coś nagminne, myślę, że chciałem się tutaj prowadzić na dwóch spotkań z takimi sytuacjami, no i to jest ze szczerością. I teraz pytanie jest takie mojego państwa, czy są właśnie jakieś działania wykonywane? A druga sprawa też dotycząca rowerzystów, to właśnie jak prawnie wygląda sprawa. Na przykład mamy ulicę Pieniecką od jednostki w Kołowicach do tamto osiedla, jest za barierką nowego błądną. Piękna droga rowerowa, są pierwsze rowerowy, rowerzysta jedzie ulicą Pieniecką, tak? Czy on powinien bezpośrednio zjechać na tą drogę, czy nie ma takiego obowiązku i może sobie spokojnie dalej podróżować tą Pieniecką? Nie, jeżeli jest wyznaczony ciąg drogi rowerowej wzdłuż danej arterii, musi korzystać z tej drogi. Więc jadąc po jezdni popełnia wykroczenie. Oczywiście mogą być takie sytuacje, że wyjedzie gdzieś po sesji i za ekranami on nie może wjechać. On powinien to zrobić w najbliższym miejscu, w którym może to zrobić, czyli może wjechać na tą drogę dla rowerów. Powinno być oczywiście oznakowane znakami pionowymi. Czyli początek drogi dla rowerów, w danym momencie, gdzie można wjechać. Pierwsze pytanie. Oczywiście, że w naszych działaniach jest program niechronionych użytkowników dróg. I w tej grupie jest również rowerzysta. Przede wszystkim piesi, ale i również rowerzyści. Nie tylko chodzi o to, żeby ich chronić, tylko również reagujemy na te wykroczenia, które oni popełniają. Oczywiście spotykamy się z dużą krytyką, że oni są dyskryminowani, przeliczają, bo takie maile dostajemy od Stowarzyszenia Kraków Miastem Roweru, że są dyskryminowani, przeliczają ilościowo rowerzystów na ilość kontroli, no, gnębią nas niestety informacjami publicznymi, żeby im ujawniać, a to ilu rowerzystów przebadali, a to ilu samochodów i takie rzeczy piszą. O tych drogach na pewno Państwo wiecie, że stowarzyszenia rowerowe dążą do tego, żeby mogli na wszystkich drogach jednokierunkowych jeździć pod prąd. Oczywiście nie wyrażamy na to zgody, takie drogi, kontrapasy wyznaczane są dopiero po naprawdę głębokiej analizie i przede wszystkim muszą być oznakowane. W tej chwili ministerstwo wyraziło zgodę na przeprowadzenie testów przez Politechnikę Krakowską tylko oznakowanie pionowe, czyli pod znakami D2 zakaz wjazdu i D3 droga jednokierunkowa, umieszczenie tabliczki z rowerkiem, czyli T23, że dopuszcza taki ruch i chcą przeprowadzić badania, czy jest to bezpieczne. No oczywiście, jeżeli nie ma miejsca, nie wyrażamy na to zgody, na bezpieczne to jest wyznaczenie tych pasów. Jest to problem z rowerzystami, rzeczywiście jeżdżą po chodnikach, jeżdżą po przejściach dla pieszych, chociaż mają drogi dla rowerów. Walczą o te drogi dla rowerów, coraz więcej ich powstaje, natomiast część i tak po prostu jeździ najkrótszą drogą, niejednokrotnie dochodzi do potrącenia przez rowerzystę pieszego, a i zderzenie dwóch rowerzystów też czołowe też się zdarza. Te nasze działania są cały czas realizowane i proszę mi wierzyć, że nie ma żadnej ulgi, tak samo są traktowani jak,
jak kierujący pojazdami samochodowymi. Oczywiście te przepisy się cały czas zmieniają, to Państwo też pewnie czytaliście, jeżeli chodzi o nietrzeźwość. Od 9 listopada zostało wprowadzone, że jest to wykroczenie. I też od razu zostaliśmy zaatakowani, a jak będziemy wykorzystywać to prawo, no bo jeżeli wykroczenie, to można opierać na datę karny. Na datę karny to jest 500 zł. Fakultatywnie może zostać zatrzymany zakaz kierowania pojazdem. Często to się zdarzało. Natomiast no teraz dla nas nie zmieniło się nic, my sporządzamy dokumentację i wnioski idą do sądu. Sąd może do 5000 za wykroczenie ukarać. Bo uważam, że 500 zł, jeżeli ktoś jedzie na rowerze i ma 2 promile, to powoduje duże zagrożenie bezpieczeństwa. Oczywiście mówią rowerzyści, że to jest tylko ich bezpieczeństwo, zagrożenie, to wcale tak nie jest, prawda? Bo niejednokrotnie zdarzało się, że rowerzysta, powiem niefachowo, zatoczył się na tym rowerze, a kierowca jak zareagował, on był bezwarunkowy. Zjechał na trzeci lewy pas, doszło do zdarzenia czołowego, rowerzysta sobie jakoś tam dalej pojechał, a był sprawcą zdarzenia. Więc uważamy, że 500 zł to jest zbyt mała grzywna, dlatego na chwilę obecną na pewno nie będziemy stosować postępowania mandatowego, na pewno będą szły wnioski do sądu o ukaranie. Czyli prawa jazdy się teraz nie zabiera? No, nie. Sąd może orzec zakaz kierowania rowerem. A. Może. Kiedyś rzeczywiście było, miał prawo jazdy zostało zatrzymane. No ale tutaj znowu głosy, równość, prawda? Ja jadę na rowerze, nie mam prawa jazdy, więc zostaje grzywne. Druga osoba ma prawo, zostaje zatrzymane, więc nie ma równości, zostało to wyrównane. Na inny temat tutaj codziennie podróżuję ulicą Dziecką. Samochodem przyszło chwilę. Jest zamieszanie dalej. Pytałem też kiedyś policjanta ruchu drogowego i nie mógł mi sam znacznie odpowiedzieć, może pan tu udzielić informacji. Autobus na przystanku bez zatoki. Na Gnieckiej mamy tylko jedną zatokę i całe samochody docinają się na drogach. No oczywiście ruch na Gnieckiej jest zmożony, bo kabinacja ma taką swoją obwodnicę, tak, omijając tam siedzinę. I teraz tak, autobus zatrzymuje na przystanku, no i tutaj najgorsze takie miejsca według mnie, no to jest są Prychowice, tak? Tam za przystankiem jest zakręt, podwójna ciągła. No i jakie jest wykładnie, czy wyprzedzanie, czy omijanie takiego samochodu, autobusu, właśnie co to jest? To jest omijanie i wolno to robić, czy to jest wyprzedzanie? Ale jest ciągła, bo nie musi być podwójna. Nie ma podwójnej ciągłej ani ciągłej. Nie ma w ogóle. No, dobrze, jak nie masz widoczności z autobusu, to ja mam. Ale ja mam widoczności. Jeżeli on stoi, to zawsze będzie. Natomiast wolno to robić, jeżeli warunki drogowe pozwalają, jeżeli będzie linia ciągła, to oczywiście nie wolno przekraczać. To już kłania się tutaj u trzeci, który mówi o ostrożności, a w niektórych przypadkach szczególnej ostrożności przy wykonywaniu manewrów, różnych manewrów, również omijania czy wyprzedzania. Autobus ruszający, włączający się do ruchu. Ale tu znowu wchodzi przepis, który mówi, że należy ułatwić mu włączenie się do tego ruchu. Natomiast można wyprzedzać, można omijać. Można. No, tutaj, że nie mam wielki ciągle, jest to zakręt. A jeżeli jest przestrzeń, to powinien być.
powinny być miejsca jeszcze tylko takie jeszcze tutaj, bo tutaj Marcin, to było powiedziane, ale tak nie do końca, ja to usłyszałem, czyli chciałem poprosić tutaj pana komendanta o ten wykaz dzielnicowy, który będzie aktualny, żebyśmy mogli zamieścić. Tak jak już powiedziałem, może pan na internet wejść, bo mamy stronę internetową i tam w zakładce są dzielnicowi, tylko że ja teraz będę aktualizował. Tutaj jeszcze do pani naczelnik, bo tu ostatnio też pisemko, czy na ulicy Podole. Podobno mieszkańcy nas mówią, zgłaszają nam coraz częściej, w okolicach właśnie Pernik Czerwone Marki podjeżdżają samochody, otwierają się bagażniki, wyjeżdżają z marki na bieżąco. To tylko taka. Dziękuję. Proszę, że chcemy wracać, że chcemy, że chcemy spotkać. Do ostatniego.